Akademickie targi pracy są bardzo istotnym wydarzeniem w życiu studenckim, ale także myślę dla pracodawców opolskich firm. Dzisiaj 42 firmy prezentują swoje oferty i wszystkie te oferty zaczynają się od stwierdzenia, że poszukujemy absolwenta po kierunku technicznym. Inżyniera, informatyka, budowlańca, architekta, mechanika, logistyka, menedżera i tak dalej, i tak dalej. A więc właściwie jest to oferta pracy dla studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej, aby mogli pracodawcę poznać, aby mogli pisać prace dyplomowe, prace projektowe już na przykładzie konkretnych firm i jednocześnie dali się poznać z najlepszej swojej strony pracodawcy, a później pracodawca nawiąże kontakt z tym absolwentem, zaproponuje mu staż i w końcowym efekcie dobrą, dobrze płatną, ambitną pracę. Właśnie po to odbywają się te targi i właściwie nie dziwi mnie to, że jak co roku, dzięki wspaniałym organizatorom, cieszą się takim powodzeniem, zainteresowaniem i to nie tylko wśród studentów Politechniki Opolskiej, ale także innych opolskich uczelni. Przyjeżdżamy na Politechnikę Opolską, dlatego że uważamy naszą współpracę za bardzo owocną. Głównie jeżeli chodzi o Politechnikę, skierujemy tutaj naszą uwagę na młodych ludzi, którym chcielibyśmy zaoferować staże, którym chcielibyśmy po takich stażach zaoferować współpracę już w formie regularnego zatrudnienia w ATOS-ie. Szczególnie stawiamy na osoby, które będziemy rozwijali w różnych językach programowania. Natomiast też nie zamykamy się na osoby związane z na przykład project managementem czy innymi obszarami IT. Przyszłam tutaj, aby znaleźć mojego przyszłego pracodawcę. W sumie wcześniej, rok temu byłam tutaj też na targach pracy i znalazłam pracodawcę, u którego teraz w te wakacje będę mogła odbywać praktyki studenckie. Jest bardzo dużo chętnych na staż. Obserwujemy to, że właściwie w poprzednich latach nie robiliśmy rekrutacji na praktyki na przykład, a w tym roku już robimy rekrutację na praktyki ze względu na to, że jest takie zainteresowanie. I tutaj obserwujemy też zmianę w nastawieniu studentów generalnie. Tak? Oni już przychodzą z własnymi... wypełnione CV stało się standardem. To, co jeszcze parę lat temu było nowum, oni teraz przychodzą już z gotową ofertą dla nas, tak jakby. Pytają, czy organizujemy praktykę, staż. My mówimy owszem, oni zostawiają papiery i jest załatwione. Także jest całkiem jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj się dzieje.